Wiesz, że Maria Konopnicka 20 lat spędziła na samodzielnym podróżowaniu po Europie? Nie był to w drugiej połowie XIX wieku oczywisty widok. Ale jak sama mówiła, proszę pana, ja jestem Polką, ja sobie poradzę. A podróże zaczęła mając 6 dzieci. Mówi się, że była to wręcz ucieczka od rodzinnych kłopotów z mężem i córką. Przez ten czas utrzymywała kontakt z rodziną i łożyła na ich utrzymanie. Zwiedzałeś już muzeum jej poświęcone w Suwałkach?